Kamile, jeszcze wczoraj zapytam, kibice zachodzą w głowę, o czym była ta rozmowa z Noriakim? A skąd wiecie, że była taka rozmowa? Naoki Nakamura udostępnił zdjęcie wasze przy stole. Inwigilacja pełna, tak? A tak, o życiu, o miłości, o sporcie. Jakie wnioski? Pozytywne. Byle do przodu. A dzisiaj ze skoczni? Mieszane uczucia. Wnioski są takie, że trzeba po prostu dalej mieć się na baczności, być bardzo mocno skoncentrowanym i cały czas trzeba walczyć. Pewnie, co w tym pierwszym skoku się tam stało? Tam powiało grozą trochę. Pierwsze dwa skoki były z takimi błędami, że dosyć mocno się usztywniałem zaraz za progiem, przez to prawa narta uciekała bardziej do boku i nie mogłem tego później w locie już skorygować, ale skok kwalifikacyjny wyglądał już w porządku. Był trochę kontrolowany, ale musiał taki być. Jak z tą energią na progu? Jest ten wyrzut troszeczkę większy niż w Rosji? No jeszcze nie, czekam na niego wciąż.